Dzisiaj mamy nowy zakup. To jest ponton Intexa. Model 2. Plus tutaj dokupiłem deskę mocowanie pod silnik. Także zaraz będę pompował, będę próbował jak on wypadnie z silnikiem na wodzie. Tymczasem na razie skończyłem tutaj sobie pływać tym pontonem, on schnie, później go trzeba wytrzeć. No i co, przechodzę do otwierania, wyciągnę ten ponton. On jest fajny, bo on jest leciutki, 8,5 kg tylko waży. Taki balast kocia firmy, ale może być, niezbyt jest drogi, to też jest plus. Nieźle spasowany, także już nigdy w życiu tak się nie spakuje. Właśnie wygląda, bo malutki jest naprawdę. Nieduży. Chyba podłogi nawet nie będę robił gumowej. Nie będę zabezpieczał, bo to dodatkowe z 4 kg. Do pompowania tego pontonu używam swojej pompki. Oryginalna pompka jest manualna, ręczna. A tu mam elektroniczną, więc elektroniczną pompuję, ale jest mały problem, ponieważ średnica, która najbardziej pasuje do otworu tego wentyla, nie jest jeszcze adekwatna. Często wyskakuje, wychodzi mi ten wąż i muszę przytrzymywać ręką do pewnego momentu, aż troszkę się napompuje. Widzę, że ciśnienie tutaj jest podane 1 PSI. Na razie napompowałem ten zewnętrzny tutaj ring i teraz napompuję ten wewnętrzny, czyli odkręcam ten mały kapturek. No i sytuacja będzie taka sama. Zobaczymy, jak to będzie szło. Widać, że to tak jest zbyt duży luz. Dosyć szybko się napompowało. Mogę tutaj już zakręcić. Na razie takie czynię dzisiaj próby, testy próbne. Zobaczyć, jak to będzie. Jak on wygląda, jak się będzie się działo. Więc ok, już jest ten drugi pierścień napompowany. Teraz trzeba tą podłogę napompować. W zestawie jest taka pompka ręczna. Nawet ta pompka pracuje. Chodzi nieźle, ale oczywiście tą pompką to by człowiek bujał. No już jest złożone tutaj, założone, udało mi się, nawet dosyć szybko. Deska tak wygląda po przymocowaniu. Tutaj oczywiście silnik będziemy montować. Jak oni to zrobili? Tu są takie dwa wahacze, ramiona jakby, i one pracują. Także najpierw trzeba tą część włożyć w gumę, następnie tą rurę tam. Aby ta rura nie wypadła, zrobili takie nakrętki, mocowania plastikowe. Nawet bardzo fajnie. Co będę chciał, to po prostu spuszczać powietrze i w ogóle tego nie odkręcać, nie przykręcać. Ponieważ ja go kupiłem, żeby szybko podjechać pod rzekę, napompować go momentalnie, co akurat widzę, że z tym pompowaniem to chyba nawet dłużej schodzi jak tamten duży. Ale jest taki plus, że no tamten z gumą, z napompowanym powietrzem, no waży gdzieś tak 35-40 kg. I jest dosyć ciężko dla mnie przenieść to 30 metrów plus silnik. Myślę, że tu będzie dużo lepiej. Nie trzeba będzie go suszyć, myć, wycierać z wody, tylko go szybko złożę, spuszczę w bagażnik. Na plus widzę tutaj, że jest ta rączka z przodu, co niekoniecznie w każdym pontonie jest, ponieważ u mnie w pontonie nie ma tej rączki. Pieprzone samoloty teraz będą latać co 40 sekund. Tragedia. Także tutaj jest rączka. Tutaj jest pierścionek na sznurek, na linkę. Tutaj tak samo, mocowanie na wiosła ma. Także ciężko jeszcze mi wyrazić, jak to będzie. Siedziałem przed chwilą w nim. Nawet na mój wzrost jest ok. Spokojnie sobie tutaj jedna osoba może leżeć. Dwie osoby. Ciężko. Jakieś małe dwa szkraby, tak. Także no, taki opis końcowy to trzeba będzie wydać, jak to już będzie, jak będzie silnik założony, jak to będzie się spisywało. Ja lubię sobie tutaj siedzieć na przykład.
na tej części i sterować silnikiem siedząc tu. Nie wiem, tu takiej możliwości nie widzę. Chyba trzeba będzie w środku siedzieć. To może być tym minusem, że nie będzie komfortu, trzeba będzie się go pozbyć. Ale zobaczymy. Dobra, okej, okay. Teraz spuścimy powietrze. Tutaj to no samo nie wyjdzie. Kiedyś, parę lat temu, te samoloty nie przeszkadzały mi. Przez wiele, wiele lat spokój był, ale już parę lat temu już zaczęły mnie wkurzać z powrotem. Tam tu trzeba będzie coś włożyć. No, ale zobaczymy ten wentyl, jak tu się wypuszcza. Aha, czyli trzeba odkręcić tamten drugi. Trzeba będzie odkręcić ten drugi korek. Okrętło, cały korek musi wyjść. Dobra, to jest dosyć szybko. Także tutaj ten sam sposób. No i poszło. Powietrze sobie wychodzi. Rurki zakończone są takim tworzywem, także nie sądzę, żeby to jakoś przebiło tą gumę. Oczywiście nie jest ta jakość co w innych pontonach, ale i tak myślę, że za te 200 parę złotych to Chińczycy postarali się, nawet ładny produkt zrobili. Oczywiście 200 parę złotych kosztuje ponton, bo samo to główienko to też 100 parę złotych, chyba 25 funtów musiałem dać w to mocowanie silnika. Oczywiście są wiosła, jest jakiś sznurek nawet niezły, jest instrukcja obsługi. Wiosła są potem już słabe, ale mnie są niepotrzebne.